Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Aleksander Charycki, znajdujemy się w Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Chciałbym, jak tutaj Państwu przedstawić naszych osób, którzy oczywiście skorzystali z kilka naszych terapii. To jest kilka osób, którzy przyjechali oczywiście z różnymi problemami. Dla nas to nasza metoda, co stosujemy, jest uniwersalną metodą na różne dolegliwości, nawet te, które nieuleczalne lub profilaktyczne. Jeżeli ktoś chciałby poprawić lub zadbać o swoje zdrowie, wszystkim polecamy, żeby jak najbardziej przyjechać wcześniej, nie czekać na to, kiedy już będzie za późno, tak? Ponieważ no, też wiele osób do nas się kontaktuje, kiedy naprawdę już ciężki stan zdrowia, no i niestety no, musimy też niestety czasami odmawiać, ponieważ no, nie jesteśmy ośrodkiem, szpitalem, którym ma wyspecjalizowane rzeczy, urządzenia, które potrafią zadbać o człowieka w takich ciężkich stanach. U nas jak najbardziej stosujemy wiele metod, ponad 40 metod różnych terapii, medycyny naturalnej, medycyny również chińskiej, które w kompleksie w krótkim czasie powoduje to, że organizm dostaje takiego dużego kopniaka, powiedzmy, że system immunologiczny się uruchamia, tak? Czyli to wszystko to, co trzeba naprawić, walczy z tym. Przede wszystkim zaczynamy od oczyszczania organizmu i wszystkie kompleksowe te metody powodują, że człowiek wyjeżdża z pozytywnymi efektami. Oczywiście również po terapii uzyskuje informacja, co trzeba w domu robić profilaktycznie, żeby ten efekt podtrzymać, żeby uzdrawiać się dalej, żeby żyć przede wszystkim zdrowe, co wszystkim serdecznie polecamy. Do nas przyjeżdżają wiele osób i z Polski, i z zagranicy. Ostatnio również było osoby kilka z, nawet z Pekinu, czyli z Chin, gdzie stosujemy chińskie metody i byliśmy mile zaskoczeni, że ich opinią, czyli osoby, którzy korzystają z chińskich masaży i mile doświadczenie, było nam miło oczywiście usłyszeć, że mamy na wysokim poziomie usługi i nawet pochwalili, że ich zdaniem jest troszeczkę jest lepsze efekty niż uzyskiwali wcześniej. W każdym razie nie ma ograniczeń dla chcącego, który chce o swoje zdrowie zawalczyć. Warto nie bać się. Ja wiem, że Państwo dużo nas oglądają. Wiele osób się decyduje po jakimś czasie, czyli tak naprawdę na dużo porad już obejrzycie. Przyjeżdżacie oczywiście po swoje zdrowie, ale nie bójcie się. Warto spróbować, ponieważ naprawdę wiele osób czeka do ostatniego momentu, kiedy może być już za późno. A lepiej przyjechać wcześniej, profilaktycznie, żeby o to zdrowie zadbać, żeby naprawdę wtedy efekty zdecydowanie są efektywniejsze. I za chwilę Państwo obejrzą kilka osób, którzy chcieli się podzielić swoją opinią o swoich efektach, o swoich doświadczeniach w naszym ośrodku. I również polecam Państwu, to tak samo i Państwo mogą być, którzy będą później przyjadą, skorzystają, doświadczą. I również podzielicie się swoją opinią z pozostałymi na całym świecie. Serdecznie polecamy i dziękuję i życzę wszystkim miłego dnia. Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie z Centrum Akademii Regeneracji Zdrowia, w którym spędziliśmy tutaj 2 tygodnie, ja ze swoją żoną. Dowiedzieliśmy się z internetu, że tu można poprawić swoje zdrowie, można naprawić kilka mankamentów, które się pojawiły w przeciągu naszego życia, a nie jesteśmy już za bardzo młodzi, dlatego bardzo serdecznie polecamy tym, którzy chcieliby wyleczyć swoje zdrowie metodami niekonwencjonalnymi, niemedycznymi tak do końca, a bardziej naturalnymi, to zapraszamy tutaj bardzo serdecznie. Uczestniczyliśmy w kilku fantastycznych takich zabiegach, dla nas to były fantastyczne, bo były niecodzienne, różnego rodzaju kąpiele, masaże, no, trudno by było tak na początku tutaj wymienić wszystko naraz, ale jest to bardzo korzystne dla naszego zdrowia, bo nie ma tego na co dzień. Nie proponuje nam tego żadna medycyna konwencjonalna, akademicka, a wręcz przeciwnie, same tabletki, same prochy, myślę, że do niczego konkretnego
człowieka nie doprowadzą. Dlatego raz jeszcze bardzo serdecznie zapraszam. Dzieją się tutaj bardzo ciekawe rzeczy, nie tylko zdrowotne, ale i też głębokie, wewnętrzne, duchowe, bo przemiana naprawdę następuje rewelacyjnie. Oczywiście na pierwsze efekty będziemy czekać na pewno, zapewne po kilku tygodniach, bo teraz jesteśmy bezpośrednio po wielu masażach, wielu kąpielach, wielu przygotowaniach do powrotu naszego zdrowia na te ścieżki, które były 20-30 lat temu. Pojawiają się tutaj ludzie z różnych stron świata. Mieliśmy okazję spotkać wspaniałe panie, które przyleciały z Pekinu. Oczywiście Polki, ale przyleciały aż z Pekinu. Byli tutaj ludzie z Nowej Zelandii. My sami przyjechaliśmy z Heidelbergu z moją żoną. Dlatego też zapraszamy z całego świata. Jest pan nawet z Nigerii, który się też leczy, bo też w swoim kraju i w ościennych nie znalazł pomocy. Dlatego raz jeszcze zapraszam i pozdrawiam wszystkich, którzy są otwarci na szerokie aspekty powrotu do zdrowia, nie tylko metodami konwencjonalnymi, ale także naturalnymi, niekonwencjonalnymi, które może już zostały dawno zapomniane, a to są metody polskie, rosyjskie, chińskie i jeszcze wszystkie inne, które mądrość wielu narodów tutaj szefostwu całej Akademii przekazała. W chwili obecnej tym właśnie tutaj pojazdem jedziemy na basen, żeby troszeczkę rozluzować swoją energię po tych wszystkich masażach i popływać, troszkę tam potaplać się w wodzie, poskakać do rury, jakiś tam rekordzik zrobić. Dlatego raz jeszcze zapraszam. Proszę spróbować. Może to wszystko nie jest takie tanie, nie jest to na taką taką kieszeń każdego obywatela, ale opłaca się złożyć troszkę pieniędzy, bo nie jest to też taka droga impreza, bo wiele klinik na świecie oferuje podobne, aczkolwiek inne terapie, ale są one dużo, dużo droższe. Można to oczywiście sprawdzić. Dziękuję bardzo serdecznie i do zobaczenia. Dzień dobry, nazywam się Maria Kubalok, przyjechałam z Niemiec do Akademii. O Akademii dowiedziałam się mniej więcej rok, pół roku temu z internetu i byłam zachwycona, że coś takiego w Polsce powstało i postanowiłam tutaj przyjechać. No i jestem. Przyjechałam na 6-dniową kurację intensywną. W jakim celu? W celu oczyszczenia organizmu z toksyn, z pasożytów, z robaków, w celu poprawy odporności organizmu, również w celu wypoczynkowym i w celu regeneracji organizmu. Jak tutaj takie zabiegi wyglądają? Dzień zabiegi, cała terapia zaczyna się o godzinie 7 rano już i kończy się mniej więcej o godzinie 19, chociaż w zasadzie o 19 są jeszcze zabiegi gimnastyka oczu i trwa, można powiedzieć praktycznie, że te zabiegi trwają do godziny 20. Są bardzo intensywne. Jak zaczyna się dzień? Zaczyna się terapią dzwonu, potem jest sauna, po saunie jest prysznic z zimną wodą, następnie odpornościowa terapia organizmów, to jest nurzenie, zanurzanie się w lodowatej wodzie w beczce 3 razy i następnie są przeróżne zabiegi, masaże. Masaże, bardzo dużo różnych masażów, jak masaż chiński, masaż tajski, masaż nóg, masaż stóp, masaż brzucha, masaż twarzy, podwodne masaże, masaż miodowy, masaż kamieniami. Są one rzeczywiście super prowadzone przez bardzo kompetentny personel i są często, nierzadko są to zabiegi, które bolą, bo naprawdę są przeprowadzone super.
Następnie, co tu wszystko jeszcze jest? Są zabiegi elektrostymulacji, jest oczyszczanie wątroby, jest oczyszczanie jelit, lewatywa. Następnie zabiegi borowinowe, które są naturalnie bardzo ważne. Zabiegi borowinowe połączone z solą, z zawijaniem w piwie, z polewaniem cytrynką i przeróżnymi tego typu rzeczami. Następnie lewatywa. Jest również bioenergoterapia. Wszystkie te zabiegi oczywiście powodują regenerację organizmu. Ja po tych pięciu, dzisiaj jestem już piątek, to jest piąty dzień, jutro jest ostatni dzień, czuję się wspaniale. Dzisiaj wstałam o wpół do 6 rano, bo byłam taka naładowana energią. Co jest jeszcze bardzo ważne w tym wszystkim, co trzeba powiedzieć, wszystkie te terapie, wszystkie te zabiegi są całkowicie naturalne. Także nie wywołują żadnych skutków ubocznych. Dlatego mogę tylko polecić każdemu, kto chce się zregenerować, kto chce podwyższyć odporność organizmu, żeby po prostu to spróbować, tutaj przyjechać, skorzystać z tego. Bo jest to tutaj w Polsce, mamy to i jest to naprawdę coś wspaniałego. Dziękuję. Dzień dobry, mam na imię Renata. Przyjechałam z południa Polski, z okolic Olkusza, z województwa małopolskiego, między Krakowem a Katowicami. Przyjechałam z problemami słabej odporności, często się przeziębiałam, miałam liczne infekcje, alergie, anginy, zapalenia zatok. No i jeszcze przyjechałam z niewydolnością nerek, z lekką niewydolnością nerek. Więc antidotum na te dolegliwości w pierwszej kolejności tutaj stosowana jest terapia oblewania zimną wodą. No na pewno nie jest łatwo przeżyć ten zabieg, bo trzeba się bardzo dużo pracy nad sobą włożyć. Chodzi o przełamanie bariery psychicznej, o wyjście ze strefy swojego komfortu, ale da się to zrobić, jak ktoś bardzo chce, to personel tutaj pomaga, zachęca, żeby korzystać właśnie z tej terapii oblewania zimną wodą. No, było mi trudno, ale korzyści, jakie wiążą się ze stosowaniem tej terapii, jednak pozwoliły mi na to, aby się przełamać i codziennie korzystać z tej terapii. Drugim takim ciekawym zabiegiem, który jest tu stosowany, to jest oczyszczanie wątroby. Nie ukrywam, że już kilka razy w domu i w innych ośrodkach też robiłam ten zabieg, ale tutaj ta metoda jest tak dopracowana, że nawet osoby bardzo wycieńczone są w stanie dobrze go przejść. W tym sensie, że człowiek nie traci tyle sił. Jest silny dzięki temu, że właśnie pan Aleksander Harecki stosuje tutaj środki wzmacniające, regenerujące organizm, przeciwzapalne. Dzięki temu no to oczyszczanie przebiega dużo lepiej niż gdzie indziej. Poza tym inne zabiegi też mają charakter, no bardzo dużo jest tych zabiegów, które stymulują odporność, oczyszczają organizm. Na przykład masaż kamieniem jest takim zabiegiem. Nie, no, na pewno nie jest on łatwy do zniesienia, ale świadomość tego, jakie korzyści wiążą się no, z przejściem przez ten zabieg, też przekonało mnie do tego, żeby jednak no, uczestniczyć w nim.
innych zabiegów jest jeszcze bardzo fajny zabieg borowinowy. Też bardzo wzmacnia organizm, odżywia organizm. I co ciekawe, tutaj borowinę kładzie się na całe ciało. Nie tylko na wybrane odcinki, ale na całe ciało, dzięki czemu można odnieść dużo większą korzyść. Także no, jest to na pewno godne polecenia. No, jestem zadowolona z pobytu. Już jutro wprawdzie wyjeżdżam, ale na pewno w przyszłości tutaj wrócę. Fajne miejsce do regeneracji, oczyszczania i do tego, żeby podratować swoje zdrowie i no i nawet trochę odpocząć. Mam nadzieję, że Państwu się spodobały opinie naszych kuracjuszy. Chciałbym również wspomnieć o tym, że uruchomiliśmy dodatkowy program na oczyszczający dla osób, którzy skorzystali po chemioterapii, po radioterapii, czyli te osoby powinny, jak tak już jedno z takich głównych wymagań, żeby ta osoba była jak najbardziej w średnim stanie, żeby zdołała przejść przez tę intensywną terapię i mamy jak najbardziej pozytywne efekty. Niedawno filmik oczywiście nagraliśmy z opinią, można go Państwo obejrzeć w poprzednich filmach, które naprawdę niespodziewane super efekty u tej osoby wystąpiły. Polecamy serdecznie skorzystanie z takiej również terapii. Również Państwu chciałbym wspomnieć, że my się znajdujemy jak najbardziej w Siłbodzicach w Polsce, w Akademii Medycyny Regeneracyjnej, gdzie tutaj wszystkich przyjmujemy. Również drugie miejsce u nas jest w Rosji, gdzie mój ojciec Aleksander Herecki przyjmuje do swojego ośrodka i są kontakty na naszej stronie www.medycynaludowa.com. Więcej opisu oczywiście zawsze jest na naszej, pod filmikiem w opisie. Proszę spojrzeć na dół, bo często takie są pytania, jak do nas trafić, chociaż wszystkie są kontakty są. Ja tylko chciałbym jeszcze raz powtórzyć, że wszystkich serdecznie zapraszamy. Proszę się nie bać. Będziemy się starać Państwu jak najbardziej pomóc. Jeżeli Państwo odważą się, to i zobaczą Państwo na własnej skórze, że naprawdę warto było. Dziękuję i życzę miłego dnia i zdrówka wszystkim.